Witajcie na kanale Pociągi. Po naszych torach jeździ tysiące pociągów pasażerskich oraz towarowych. Szacuje się, że w Polsce codziennie kursuje około 10 tysięcy pociągów. Wśród nich są pociągi dalekobieżne, regionalne oraz te podmiejskie, a także pociągi towarowe przewożące różnego rodzaju ładunki, takie jak chociażby węgiel, ropa naftowa, produkty rolne i wiele innych. W ostatnich latach zwiększył się także ruch pociągów związanych z transportem kontenerowym z Chin przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Jednak wśród tych wielu połączeń możemy znaleźć kilka nietypowych, które nawiązują do konkretnych rzeczy bądź też postaci. W tym odcinku poruszymy sobie tematykę pociągu papieskiego, który niewątpliwie wyróżnia się na tle innych składów swoją historią, ale również i wyglądem. Zobaczymy, co znajdziemy w środku, kiedy powstał, gdzie kursuje oraz jaka jest jego historia. Jeżeli jechaliście kiedykolwiek słynnym pociągiem papieskim, koniecznie napiszcie o nim w komentarzu, a ja zapraszam już na odcinek. Zacznijmy od tego, iż słynny pociąg papieski to jednostka EZN EN61001-14WE07, która wyjechała na tory w roku 2006. Została ona wybudowana przez firmę Newag w Nowym Sączu. Na ten moment skład należy do przewozów regionalnych ProRegio. Jednak zacznijmy może od tego, jak jest geneza powstania takiego pociągu. Otóż pomysł na stworzenie takiego pociągu narodził się 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, kiedy to zmarł papież Jan Paweł II. Właśnie wtedy powstał pomysł, aby połączyć wszystkie miejsca, jakkolwiek bliskie naszemu papieżowi, linią kolejową. Jednymi z miejscowości, które były powiązane z naszym papieżem, to m.in. Kraków, Wadownice czy też Łagiewniki. To właśnie tam często można spotkać pielgrzymów z całego świata. We współpracy lokalnych władz oraz instytucji postanowiono, żeby zbudować takie właśnie połączenie, które połączy te miejscowości. Budowę papieskiego pociągu podjęto w zakładach Newag w Nowym Sączu. Sam zakład powstał w roku 2005. Firma wygrała przetarg na budowę 6 EZT typu 14WE dla SKM w Warszawie. Pociąg papieski zaproponowano jako ETZ typu 14WE07. Skład miał być trzyosiowy oraz elektryczny. W PKP otrzymał on oznaczenia EN61001. Jako baza posłużył model ETZ serii EN57. Wózki wagonowe oraz silniki tak naprawdę pozostały bez zmian, jednak to, co widoczne dla pasażera, uległo znaczącej zmianie. W pociągu wykorzystano poszycie klejone z blach aluminiowych oraz wklejane okna. Cały pociąg został połączony przy pomocy harmonii bez ścian. Każdy z wagonów charakteryzuje się dwoma drzwiami po każdej ze stron. Przy drzwiach znajdziemy dodatkowe stopnie, które to pozwalają na komfortowe zajęcie miejsc na peronach. Na obu końcach składu zostały umieszczone kabiny maszynisty, do których z kolei prowadzą wewnętrzne drzwi z kabiny pasażerskiej. W całym składzie został zamontowany nowoczesny system kamer, aby ułatwić pracę maszyniście. Jak wygląda wnętrze pociągu z perspektywy pasażera? Otóż kabiny pasażerskie są klimatyzowane. Co ciekawe, podłoga na całej długości pociągu jest na jednym poziomie, a fotele wyróżniają się tym, że są tapicerowane tkaniną w charakterystycznym żółtym kolorze. Cała przestrzeń pasażerska odpowiada klasie drugiej. Znajdziemy tutaj również monitory LCD, gdzie wyświetlane są tradycyjne informacje kolejowe oraz materiały związane z samym Janem Pawłem II. Kolejnym nawiązaniem do polskiego papieża są m.in. zdjęcia na ścianach z jego wizerunkiem. Na wyposażeniu dla pasażerów znajdziemy również oczywiście toaletę. Na dachu środkowego wagonu znaleźć można pantografy oraz układy klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu w tym pociągu elektronicznego sterowania jest on cichszy niż tradycyjne składy, na bazie którego powstał pociąg papieski. Istotną kwestią jest zewnętrzne malowanie tego pociągu. Otóż jest on pomalowany na kolor żółty. Na wagonach znajduje się słynny papieski herb oraz gołębie i duży napis Totus Tuus, cały twój. Boki dachu zostały pomalowane na kolor srebrny.
Skoro już wiemy, jak wygląda pociąg oraz kiedy powstał, przejdźmy do tego, jak wygląda jego eksploatacja, a ta jest równie interesująca. Jednostka ta była gotowa już w maju 2006 roku, czyli blisko rok zajęła budowa. Wtedy to papież, Benedykt XVI, dokonał poświęcenia papieskiego pociągu. W kręgach kościelnych było to bardzo głośne wydarzenie. W czerwcu pasażerowie oraz pielgrzymi mieli pierwszą okazję przejechać się tym pociągiem. Pociąg ten woził pasażerów przez następujące stacje: Kraków Główny, Kraków Płaszów, Kraków Łagiewniki, Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, kończąc swój bieg w Wadowicach. Trasa pociągu miała blisko 60 km, a następnie została ona zmodernizowana. Co ciekawe, w wyniku robót czas jazdy z Krakowa do Wadowic skrócił się o blisko pół godziny. Pomysł ten odniósł tak duży sukces, że aby móc przejechać się pociągiem papieskim, trzeba było zakupić bilet z naprawdę sporym wyprzedzeniem. W lecie pociąg ten pokonywał trasę 3 razy dziennie. W zimie częstotliwość ta zmniejszyła się do 2 przejazdów w ciągu jednego dnia. W październiku 2007 roku skład został przejęty przez Przewozy Polregio, co skutkowało oczywiście zmianą nazwy. Z czasem liczba chętnych na przejazdy się zmniejszyła i pociąg kursował w roku 2008 tylko raz na dzień. Sama trasa była skracana, a we wrześniu roku 2009 całkowicie kursowanie zostało zawieszone z wyłączeniem okresu letniego. W roku 2011 wznowiono chwilowo kursowanie składu, ale pociąg musiał udać się na wymaganą naprawę rewizyjną. Ciekawą sprawą jest uczestniczenie w roku 2016 w pociągu Światowych Dniach Młodzieży, które miały miejsce z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Pociąg ten woził pielgrzymów przez 7 dni w lipcu 2016 roku. W roku 2017 pociąg ten kursował również między miejscowościami, które odwiedzał nasz papież, czyli Włocławkiem, Bydgoszczą oraz Toruniem. W roku 2019 na otwarcie łącznicy Kraków-Zabłocie skład ten przewiózł VIP-ów na tej trasie. Poprzez ustanowienie roku 2020 rokiem świętego Jana Pawła II, przewoźnik Polregio uczcił tę okoliczność przez zorganizowanie ogólnopolskiej pielgrzymki pociągiem papieskim. Przez to pociąg odbył tournée po całej Polsce. Ostatnio miała miejsce słynna akcja z rozdawaniem kremówek w Pendolino z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. W związku z tą akcją pracownicy do klapek PKP Intercity mieli obowiązek dołączyć żółto-białą przepinkę związaną z flagą Watykanu. Jednak akcja ta nie miała nic związanego z kultowym pociągiem papieskim. Na ten moment nie wiadomo za bardzo, co dzieje się z tym pociągiem. Prawdopodobnie zostanie on ponownie wdrożony do ruchu w okresie letnim jako atrakcja turystyczna. Jest to na pewno ciekawe upamiętnienie polskiego papieża oraz nie lada gratka dla fanów kolei w naszym kraju. Chociaż również i ten skład wywołuje sporo kontrowersji związany z zasadnością takich inwestycji. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o pociągu papieskim. Może ktoś z was wie, co z nim aktualnie się dzieje, tak więc czekam na wasze komentarze i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!